Witamy w Gliwicach. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek programu Witamy w Gliwicach. Dzisiaj moim gościem będzie pan profesor Jan Miodek, który odwiedził Politechnikę Śląską i ZSO numer 10. Panie profesorze, jako rodowity tarnogórzanin ma pan jakieś szczególne wspomnienia z Gliwicami? Proszę pana, Gliwice mogły się stać moim akademickim miastem po maturze. Powiem panu, że łącznie z dyrektorem szkoły, polonistą, który teoretycznie powinien się cieszyć, że jego wychowanek idzie na polonistkę do Wrocławia, on już po maturze mi powiedział: Janek, ta ci się śni, to dziennikarstwo, bo ja chciałem być dziennikarzem. A tu masz pod bokiem Politechnikę, poszedłbyś, skończyłbyś ją, bo przecież byłeś tak samo dobry z przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych, byłbyś inżynierem, miałbyś konkretny fach. I wie pan, ja bym pewnie tę waszą uczelnię tu gliwicką skończył, bo rzeczywiście miałem tak samo dobre stopnie z przedmiotów ścisłych, jak humanistycznych, ale jednak czułem, że pójście na Politechnikę, jej skończenie wiązałoby się z objęciem zawodu, który by jednak odrabiał jak pańszczyznę, że byłoby to, byłby taki to trud, mozuł, nuda, monotonia codziennego dnia. Ja czułem, że jednak moim żywiołem jest jakiś zawód wolny. Wtedy marzyło mi się dziennikarstwo. To marzenie o dziennikarstwie się spełniło, bo od 47 lat wiodę co tygodniową rubrykę Rzecz o Języku w gazecie wrocławskiej. Od 27 lat jestem na wizji, czyli w telewizji, prawda, była Ojczyzna Polszczyzna, teraz jest Słownik Polsko-Polski, Gawędy Onomastyczne Polska z Miodkiem, więc te marzenia się i tak spełniły, bo ja mam w ogóle w życiu szczęście. Natomiast no jednak z fachem głównym, zawodem głównym stało się językoznawstwo i bycie nauczycielem akademickim. I proszę pana, ta praca mi dostarcza tak wielu radości, przyjemności, że aż mnie czasem żona hamuje. Mówi: nie mów tak przy ludziach, bo pomyślą, że ty jesteś jakimś właściwie leniem, który nic w życiu nie robi. Ponieważ mnie moja praca nauczycielska nigdy nie sprawiała najmniejszego trudu, nie nużyła mnie, nie męczyła, owszem, była dla mnie samą radością, to ja jestem taki trochę nietypowym człowiekiem, który kończy się urlop, a ja wtedy nie rozpaczam, nie płaczę, tylko owszem, bardzo się cieszę. Fajnie było na wakacjach, ale to, co mnie teraz czeka, będzie jeszcze przyjemniejsze, bo ja tak lubię kontakt z młodzieżą, ze studentami. Ja tak lubię uczyć, wykładać, a przy okazji dzięki swojej medialności no odbywać nieustanne spotkania, takie chociażby jak to dzisiejsze gliwickie. Dzieciństwo spędzone na Śląsku to był idylliczny okres w pana życiu? Wie pan, w perspektywie czasu tak, oczywiście, z tym, że oczywiście jak każde dziecko, no robiłem dramat z czegoś, co żadnym dramatem nie było, a to jakiś tam kolega do mnie na boisku nakrzyczał, bo mu nie podałem, a mogłem mu podać i on by strzelił bramkę, albo tam nie pokryłem dobrze jakiegoś napastnika drużyny przeciwnej, no to na mnie nakrzyczeli, przez ciebieśmy przegrali. Wie pan, to ja miałem popołudnie i wieczór truty, a może i parę dni, bo dla dziecka wszystko jest dramatyczne, ale proszę pana, z perspektywy czasu miałem niezwykle dobrych, a przede wszystkim tolerancyjnych rodziców, którzy właśnie mimo nacisków, znajomych, co wy robicie, jedynego syna puszczacie na taką niepewną filologiczną drogę, a tu Gliwice, prawda? Nigdy nic na siłę z nimi, wszystko możesz, to wszystko było oparte na miłości, na zaufaniu. Myślę, że ich nigdy w związku z tym nie zawiodłem. I tak samo byłem zupełnie antydydaktycznym ojcem, antydydaktycznym dziadkiem jestem dzisiaj i antydydaktycznym czy antydyrektorskim dyrektorem instytutu jestem. Wie pan, tak nie znoszę hierarchii, tak nie znoszę strachu jako kategorii wychowawczej.
kary jako kategorii wychowawczej, już nie mówiąc o biciu, że właśnie w tej perspektywie właśnie jestem przede wszystkim wdzięczny rodzicom za tę tolerancję. Ja tę tolerancję stosowałem zawsze jako ojciec, dzisiaj jako dziadek w pracy. No odszedłbym na drugi dzień, gdybym się dowiedział, że ktoś spośród moich pracowników się mnie boi. Ale myślę, że się mnie nie boją, dlatego od 27 lat bez przerwy mnie wybierają i ciągle chcą, żebym był ich dyrektorem. No i do końca, do pensji, czyli do emerytury tym ich dyrektorem. Jeszcze do 31 sierpnia będę. A propos pędzyi, jakie są pana ulubione śląskie słowa? Ma pan takowe? Ależ proszę pana, moim ulubionym słowem jest dżisnąć. To jest czasownik, który ma też takie trochę figlarno nieprzyzwoite znaczenie, jak ktoś się, jak komuś się wyrwie taki fizjologiczny odgłos z pewnej części ciała, to stary Ślązok też powie, ale tu ktoś dżisnął, bo śmierdzi. Ale ja w tym znaczeniu tego słowa akurat nie lubię, ale jak coś tak walnie, tak plasknie, tak gdzieś spadnie z wysokości, a nawet jak się ktoś w coś uderzy, może się w coś piznąć. Ale ja najbardziej lubię ten czasownik dżisnąć. On jest taki cudowny fonetycznie. Dżistło coś. Bardzo lubię to słowo. Czy według pana profesora kodyfikacja języka śląskiego jest konieczna? Zupełnie nie jest konieczna, bo powstają jak to się mówi, jak grzyby po deszczu rosną, no to można powiedzieć, że jak grzyby po deszczu rosną, czyli powstają książki, opowiadania, powieści, wiersze pisane gwarą. I każdy z tych autorów sobie radzi i tak je zapisuje, jak one w tej gwarze są wypowiadane. Natomiast jeśli ja dzisiaj tu rzuciłem wam w sali przykład, widzę tę krowę, prawda? I teraz ktoś taki z tego regionu Śląska pochodzący jak ja powie, widza ta krowa, ale ktoś na południe od moich Tarnowskich Gór powie, widzę tym krowy, a pojadę na Opolszczyznę i będzie to widzę tam krowę. No to proszę pana, ten pierwszy przykład pokazuje, a który ja mam wariant wybrać? One są mniej więcej tak samo często używane. Co, wbić nóżkę cyrkla gdzieś w geometryczny środek Śląska? Przecież to nie wyjdzie. Nie ma takiej potrzeby. Niech każdy pisze po swojemu, jeśli czuje potrzebę pisania swojej gwary. Pisania w swojej gwarze. Bojszowskiej, Radzionkowskiej. Tu okolic Gliwic, co robi Szczepan Twardoch, prawda? I niech to robi. Drażni pana, gdy osoby spoza Śląska próbują godać po śląsku? Proszę pana, śmieszy mnie, dlatego że one nie czują. Wiedzą, że cechą gwar jest pochylenie. Ja oczywiście mogę dać wykład z gramatyki historycznej, że jest tak, bo tak. Ale przecież ten prosty górnik, czy ktoś tu prosty człowiek ze Śląska, on nie ma pojęcia o gramatyce historycznej, ale on to wie, bo on to ma we krwi. Że on czytał, ale ona czytała. On widział, ale ona widziała, a on stoł, ale ona stoła też, prawda? Ktoś, kto tego nie ma we krwi, będzie mówił czytał i czytoła, widział i widziała, jak w jakiejś tam reklamie. Górnik kupuje żonie pralkę nową i mówi, czy lodówkę, będziesz teraz miała więcej czosu. No gdzie może człowiek mówiący gwarą stworzyć dopełniacz czosu? No oczywiście, że czasu. Kiedyś przeczytałem o znakomitym piłkarzu z Radzionkowa, nazywał się Janoszka, Ecik popularny. Włożyli mu w usta zdanie, że tokie coło to mu mio i no jo i pele. No gdzie w gwarze śląskiej toki? No oczywiście, że to jest tylko taki. Nie mówiąc już o psyjacielu i mozu bałtyckim, no znów ci ludzie nie wiedzą, że Ślązak też tego nie wie teoretycznie, ale on też wie, że tam, gdzie jest RZ, tam nie ma mazurzenia. Może pojadę nad Morze Bałtyckie. Tak, ale nigdy w życiu może pojadę nad Morze Bałtyckie, bo mazurzenie, czyli syjazytocystyzaba jest tylko tam, gdzie jest Z z kropką, czyli Ż. A tam, gdzie jest RZ, nie ma żadnego mazurzenia. To nie może być przyjaciel, to nie może być ksok, tylko to musi być przyjaciel i ksok. A jakie są pana ulubione pozycje książkowe związane z Górnym Śląskiem? Horst Binek, Janosz, czy jeszcze inni autorzy? Wszystko to znam. Proszę pana, rewelacyjna jest Piąta Strona Świata też Kazimierza Kuca. Ja apologetyczną recenzję tej Piątej Strony Świata Kuca napisałem w swoim czasie.
wzruszają mnie nieodmiennie książki Alojzego Lyski. Te książki pisane o tragedii tych polskich, śląskich chłopców branych do wehrmachtu, o tej tkliwocie, czyli tej tęsknocie żon czekających na tych młodych mężów, którzy gdzieś tam w Afryka Korps, czy na Ostfroncie, czy gdzieś tam we Francji się bili i ginęli. To są książki wstrząsające, wie, wstrząsające. I Szczepan Twardo, który przecież tu z tych stron pochodzi, ten Drach jest wspaniałą książką też. Wspaniałe. Ja myślałem, że on w ogóle wygra nagrodę Nike w tym roku. No, uhonorowali Tokarczuk za księgi jakubowe, ale Twardo, Drach, świetny, świetny. Szapoba, z pełnym szacunkiem. Na Uniwersytecie Śląskim otwarto nowy kierunek, eksperymentalny dość, studia śląskie. Według pana to jest dobry pomysł? No myślę, że tak. Myślę, że jak byleby to była spokojna, obiektywna relacja, nie z jakimś przerostem szowinizmu śląskiego, broń Boże, jakąś polskością za wszelką cenę, szukającą polskiego rodowodu w rzeczowniku Gwarek, co chcą robić moi krajanie z Tarnowskiej Góry. Bardzo się gorszą, jak im opowiadam, że Gwarek jest zaadaptowanym do polszczyzny germanizmem, Gewerk, i z tego zrobił się Gwarek, tak jak z Gewinde zrobił się Gwint, a z Gemeinde zrobiła się gmina. Więc nie polonizujmy też czegoś na siłę, prawda? Nie róbmy z miejscowości leżącej blisko Rzeszowa, a która się nazywa Łańcut, no słowa, które pochodzi od rzeczownika Łańcuch, bo to jest nonsens. To jest przeniesiony z Bawarii Landshut, bo Kazimierz Wielki zaprosił osadników, kolonistów z Bawarii w swoje tu strony, na Rzeszowszczyznę, i ci przynieśli Landshut. Sami się spolonizowali, a nazwa miejscowa Landshut spolonizowała się do postaci Łańcut. I tyle. No. Więc jeśli będzie tam obiektywizm naukowy, pozbawiony jakichś niedobrych emocji, to znów powiem szapoba. Jest pan fanem sportu. Czy często jeży się panu włos na głowie, słysząc niektóre wpadki komentatorów? Za Stanisławem Tymem, który kiedyś w salonie profesora Dudka we Wrocławiu, gdzieśmy się gromadzili i spotkaliśmy się z różnymi ciekawymi ludźmi, wypowiedział bardzo piękne zdanie. Też ich bronią, tak jak ja ich też bronię. Pracują pracują w emocjach straszliwych, w napięciu. No są Polakami, no muszą się cieszyć, jeśli Polacy wygrywają. Tylko czasem ich ponosi, powiedziałbym, jakaś wena poetycka i chcą być oryginalni, jeśli idzie o metaforykę. I prawdę powiedziawszy, wychodzi to tylko Tomaszowi Zimochowi, który jest genialny zupełnie, i choćbym 100 lat myślał, to bym nie wymyślił czegoś, co jemu, czym on sypie jak z rękawa, prawda? Ale jeśli ja słyszę, i to już widzę w tym jakąś takie coś, to już takie robienie na siłę, jakiejś takiej metaforyki sztucznej, że to był bezczelny strzał. No jak strzał może być bezczelny? On może być niespodziewany. Chytry może być, ale bezczelny, no przecież bezczelny to jest ludzka cecha, no bardzo irytująca, zasługująca na jednoznaczne potępienie. Jak można, a jest taki sprawdzawca sportowy, który zdaje się jest bardzo dumny z tego swojego wymyślunku, prawda, że on będzie mówił o bezczelnym strzale na przykład. Nie lubię tego czytania gry, też razi mnie jakąś taką pretensjonalnością. Wyczuł intencje obrońcy, a nie przeczytał. Książki czytajmy, gazety, a na boisku wyczuwajmy intencje przeciwnika. Ale powiadam, jej generalnie bronię, bo pracują na dużych emocjach. Wie pan, w moje serce zapadli głębiej ci radiowi, dlatego że oni prowokowali wyobraźnię. Dlatego tymi moimi największymi ulubieńcami pozostaną ci radiowi. Bogdan Tomaszewski, Bogdan Tuszyński, Witold Dobrowolski, prawda? Tym telewizyjnym bym zarzucił, że jeszcze jeśli w dodatku biorą sobie tych komentatorów obok siebie, to im się buzie nawet na sekundę nie zamykają. Ponieważ ja jestem zwariowanym kibicem, więc ja często słucham relacji po angielsku, po niemiecku, po francusku. Komentatorzy telewizyjni, sportowi, niemieccy, francuscy czy angielscy potrafią zamilknąć na pół minuty. Bo ja to widzę. Naszym się
buzie nie zamykają. I to wszystko na jakimś takim wykrzyku. To Bohdan Tomaszewski, on, radiowy sprawozdawca, mówił, słuchaczowi trzeba dać trochę wytchnienia, a oni nie dają. Zagadują nas. Chciałby się powiedzieć nawet na śmierć. Panie profesorze, a panu się przytrafiła kiedykolwiek jakaś spektakularna wpadka językowa? Proszę pana, przytrafiła się. Raz chciałem trochę pewnie zaszpanować. Ja dzisiaj też użyłem takiego francuskiego zwrotu noblesse oblige, prawda? Czyli dosłownie szlachectwo zobowiązuje. I przestawiły mi się głoski. Zamiast powiedzieć noblesse oblige, bo przecież obliguje, to mi się powiedziało noblis oblige. Jezus Maria. Potem mi kolega mówi, Jasiu, to by się chyba coś przestawiło. Ja mówię, ty mi nie mów, bo ja spać nie mogłem. No, ale tylko on to zauważył, wie pan. I gdyby mi się zamiast duża kupa powiedziało kurza dupa, to byłoby to śmieszne. Natomiast kiedy człowiek chce wpleść jakieś obce słowo i teraz wpada na tym obcym słowie, to jest irytująca wpadka. To było niedobre, to było niedobre. To była chyba taka największa. To była taka największa. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo tu z Gliwic przesyłane pozdrowienia widzom Imperium. Już powoli wchodzimy w czas adwentowo-bożonarodzeniowy, więc też pięknych, radosnych świąt Bożego Narodzenia życzę i dobrego, spokojnego, nowego 2016 roku. Z całego serca życzę. Jan Miodek mówił.